ładna pogoda, dość ciepło. I zaraz atakujemy, ta plana została kilka kilometrów. Takie. Samo poczucie dobre. Moje te. Śniadanie bananek, tylko. Moje batonik. Się zastanawiam nad furtką, czy w razie słowo, czy zostawić w samochodzie. Ja biorę. Podejmę decyzję, jak dojedziemy. Zaczynam atak typowy na rysy. Godzina 6.39. Czyli za minutkę startuję 6.40. Czas do poprawy Marcina Ścierca. Nieoficjalny rekord biegu na rysy w Wolnicy Działczańskiej. Godzina 35. Zobaczymy, czy uda się pobić. Mam nadzieję, że tak. Na razie jestem też sobie, później się rozbiorę. Zaraz wybiję 6.40 i ruszam w pewną pobieg. Tadzik, mój support, można powiedzieć, ta miłka wody i tyle żela mam przy sobie. Jest dość chłodno, ale myślę, że to będzie ok. Dobra, go! To już Monty Mickiewicza. Czas 12 minut. Kiedy wybiegłeś? 15 minut? Okay. Jest. Dobra. Tankowanie w locie. Nie wiem, czy połowa. Dobra, kończę, jem żela, napieram dalej. Rekord poprawiony o 2 minuty, godzina 32.50, 12,5 km mi wyszło, trochę chłodno, zajebiście, jeżeli to jest wierzchołek, nie wiem, są rysy? Gdzieś tu nie. Aha, dobra, czyli to są polskie, tam jest za mną słowacki wierzchołek. Naprawdę będzie kozak. Trochę tu wieje. Nie wiem, czy mocno słychać. W zasadzie biegłem do czarnego stawu wyprzedzonego, bo tam do czarnego stawu nie było podejście. Trochę uderzyłem się w palec. Lekko pęknięty, nie wiem, czy nie pęknięty. Ale to z brzegu. No dobra, chyba muszę lecieć w dół, bo robi się zimno.